Ekodyżur. Dzień dobry, jesteśmy w studiu Wrocław. Zapraszamy Państwa serdecznie na program Ekodyżur. Ja nazywam się Katarzyna Szakowska. Anna Chrobot. I obie jesteśmy wolontariuszkami Ekostraży. W Ekostraży zajmujemy się ratowaniem zwierząt podczas interwencji, ale też opieką w azylu, ale też edukowaniem państwa, edukowaniem dzieciaków. No ale najwięcej czasu spędzamy właśnie ze zwierzętami i chcemy Państwu troszeczkę przybliżyć, na czym polega bycie wolontariuszem w Ekostraży. Przyjmujemy zwierzęta dzikie, wolnobytujące, domowe, gospodarskie, wszystkie bez względu na gatunek oraz na ich przydatność dla człowieka. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Dary losu. Tak, dary losu. Ma być trochę zabawnie, ale trochę też mamy nadzieję, powiemy Państwu, jak można Ekostraży pomóc i jakich darów Ekostraż naprawdę potrzebuje. I chyba od tego by trzeba było zacząć. Amber słucha. Jest tu z nami znudzona i oczywiście będziemy dzisiaj mówić o tym, co jest nam potrzebne. Przede wszystkim, co jest nam potrzebne, kiedy dzwonią ludzie, pytają, co im mówisz? Znaczy tak, jeżeli chodzi o... Odsyłasz ich na stronę? Nie odsyłam na stronę. Staram się, faktycznie jak ktoś już dzwoni, wykonał ten trud, to poinformować, czego potrzebujemy. Zawsze potrzebujemy kasy, przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, ale naprawdę wsparcie finansowe pozwala nam opłacić na przykład usługi weterynarzy, które są największym wydatkiem, jaki ponosimy jako Ekostraż, bo to jest kilkaset zwierząt pod opieką każdego miesiąca, więc naprawdę wielodziesięciotysięczne faktury i to są naprawdę olbrzymie wydatki. Natomiast jeżeli Państwo chcą wspomóc nas takimi darami, to tak naprawdę zawsze potrzebujemy dobrej jakościowo karmy. I mam tu na myśli głównie karmę mokrą, dlatego że karmy mokrej zawsze brakuje, a szczególnie zwierzęta dzikie karmimy karmą mokrą. I dobrej jakości karma to nie jest karma... Marketowa. Tak, tak, ani z marką, która się kojarzy z czymś wysokiej klasy. A dobra karma ma napisane w składzie, że ma prawie wszystko w środku z mięsa. To jest dobra karma. Dokładnie tak. Ale oprócz karmy potrzebujemy również podkładów jednorazowych. To jest też coś, co schodzi w naszym azylu praktycznie każdego dnia w ilościach olbrzymich, potężnych, bo to podkład służy, jak sobie Państwo wyobrażą azyl, to jest pomieszczenie, w którym stoi kilkanaście klatek, takich pomieszczeń jest kilka. W tych klatkach przebywają ranne bądź chore zwierzęta i każdy ma na dnie klatki właśnie podkład jednorazowy, ewentualnie gazety w zależności od potrzeb gatunkowych. I te podkłady, żeby zwierzę miało czysto, schludnie i żeby nie dochodziło do jakichś infekcji, oczywiście zmieniamy dosyć często i przy każdym dyżurze praktycznie, a są mniej więcej 3 w ciągu dnia, trzeba dać zwierzęciu nowy podkład. Ja mam właśnie takie pytanie bardzo często, jeżeli chodzi o te podkłady. Pytają ludzie, a dlaczego nie kołdry, dlaczego nie pościel? Więc od razu im odpowiadam, że nie możemy przejmować kołder ciężkiej pościeli, ponieważ... Ciężkich kocy. Tak, nie mamy gdzie ich wyprać. To jest pierwsza rzecz, bo one niekoniecznie zmieszczą się do pralki, po prostu się nie zmieszczą. A nawet jeśli jakimś cudem by się zmieściły, no to nie mamy jak ich wysuszyć. I taki podkład w postaci kołdry nasiąka bardzo, bardzo szybko. Bardzo szybko się brudzi, a niestety pranie i suszenie trwałoby bardzo długo. I tak, musimy je wyrzucić. Dokładnie, znaczy my posiadamy w ogóle pralki, posiadamy suszarki, żeby jasne sponsorzy nam przekazali, natomiast tam jesteśmy w stanie prać bardzo lekkie rzeczy, jeżeli kocyki to polarowe, prześcieradła, ręczniki, pościel, coś co faktycznie nie zajmuje dużo miejsca objętości tak naprawdę w pralce i coś co jesteśmy w stanie dobrze wysuszyć, bo z kolei zawilgotniałe materiały, no tylko więcej szkody narobią niż pożytku. Tak, mnożą się w nich bakterie, nie są higieniczne i nie nadają się dla zwierząt, a wyrzucenie tego, pozbycie się z naszego azylu, to też jest sortowanie, to jest praca wolontariusza, która mogłaby być wykorzystywana w zupełnie inny sposób, a przede wszystkim znowu koszt, bo musimy wynająć kontener po prostu. Tak, plus my płacimy normalnie za śmieci, więc jeżeli teraz ktoś nam przywiezie wbrew temu, czego oczekujemy, kołdry i koce, to wiecie Państwo, jak to wygląda. My to przypakowujemy, znaczy rozsortujemy. Część oddajemy do potrzebujących miejsc. Jak wiemy, że takie są miejsca, natomiast ciężkich kołder i koce to mało kto przyjmuje, szczególnie w okresach letnich. No i niestety wyrzucamy, a jak wyrzucamy, to zapełniamy kontenery na śmieci zmieszane bądź inne i za chwileczkę płacimy potężne, naprawdę potężne opłaty za wywóz tego rodzaju nieczystości. Tak, czyli kołder nie przyjmujemy ciężkich pościeli, ale podkłady zasłon. Jak najbardziej.
zasłon. No i chyba myślę, że pójdziemy teraz w stronę, co jeszcze przyjeżdża do ekostraży, bo jeszcze nie. Nie. Zasłon, nie? Dobra. To znaczy prosimy Państwa wyczekać do końca tego odcinka, dlatego, że będą bardzo fajne dary losu, które przedstawimy w ramach opowieści takich tutaj. My prowadzimy edukację we wrocławskich placówkach, w szkołach, w przedszkolach, a nawet czasem w żłobkach i robimy to zupełnie bezpłatnie, poświęcając swój wolny czas. Ania jeździ, ja również, większość naszych wolontariuszy, którzy już wiele lat przepracowali w ekostraży i mają pojęcie na temat zwierząt, ich dobrostanu, jeździ na prelekcje, prezentacje, na warsztaty i spotkania z młodzieżą. I fajnie, jak pojedziemy i czekają na nas takie dary, których potrzebujemy. Dokładnie. Czyli tak. Też fajnie, gdybyście Państwo, będąc nauczycielami czy rodzicami dzieciaków, przekazywali im, że organizacja jak Ekostraż potrzebuje tych rzeczy, o których już mówiliśmy, czyli dobra karma, podkłady jednorazowe, żwirek dla kotów. I to może być różny żwirek, dlatego że też różne koty do nas trafiają i faktycznie niektóre mają swoje przyzwyczajenia żwirkowe, więc musimy się dopasować do ich potrzeb, bo tak też bywa. Ale też środki czystości. Dokładnie tak. Jednorazowe rękawiczki. To są rzeczy, które na co dzień naprawdę... O, jednorazowe rękawiczki, tak, to jest bardzo ważny dar. Worki na śmieci tak samo. Tak. Proszki do prania, kapsułki do prania, środki czystości, tak jak powiedziałaś, do mycia podłóg, do mycia kafli, mydła wszelkiego rodzaju, środki dezynfekujące, ale też na przykład kroplówki typu glukoza, jakieś sole, to wszystko też podajemy zwierzętom. Bandaże, wszystkie środki higieniczne, one są nam niezbędne i my korzystamy z nich naprawdę w ogromnych ilościach. To wygląda na to, że my je tam po prostu, nie wiem, przetwarzamy z prędkością światła. To tyle idzie. No i to takie oczywiste rzeczy, o których też czasami, o które Państwo pytają. Smycze i obroże, ale znowu bardzo Państwa proszę, tutaj taka moja uwaga, prośba z mojej strony, to muszą być rzeczy dobrej jakości. Jeżeli kupimy najtańszą obrożę czy smycz, która kosztuje kilka złotych, to nie ukrywajmy, że ta smycz zostanie przerwana na pierwszym spacerze, bądź zniszczona przez psa. I na przykład grozi to ucieczką zwierzęcia, tak? Więc może się okazać, że nasz nie najmądrzejszy dar doprowadzi na przykład do zaginięcia zwierzaka. Więc te smycze fajnie, jak był dobrej jakości, to mogą być używane rzeczy, bo my jak najbardziej przyjmujemy i smycze, i obroże, i kagańce, i szelki po zwierzętach, które na przykład odeszły z naszych domów. Natomiast fajnie, jeżeli kupujemy nowe, ja naprawdę wolę dostać jedną obrożę dobrej jakości, niż dostać 5 obrożek na przykład nadających się na Yorka, przepraszam Kasiu, Amber, przepraszam Cię, ale Yorkowych zwierzaków mamy bardzo mało. Jeżeli ja teraz dysponuję, a mamy chyba w Ekostraży taki jeden pudło, nie wiem czy kojarzysz w magazynie, tak. Gdzie są maleńkie. Takie mikro, szelkie, nie wiem, nawet na królika czy to się nadaje, bo to naprawdę na mikropieski. Nie wiem czemu, czy ludzie kupowali i potem, czy to są jakieś małe koty, kupowane szelki. Może po prostu. Ale to się do niczego nie nadaje. Przecież my z reguły przywozimy psy, po pierwsze większe, łańcuchowe, które długo, długo tkwiły przy budach, które na spacerze chcą się wyrwać z tych naszych smyczy, uwięzi. Więc mocne szelki, mocne obroże, grube smycze, takie smycze przepinane, których możemy regulować długość. Nie chcemy smyczy typu flexi. Tutaj pewnie Kasia by mogła godzinami opowiadać, czemu smycz flexi jest w ogóle złym pomysłem i zaraz pewnie powie parę słów. Nie, może w innym odcinku, ale oczywiście nie potrzebujemy takich smyczy. Pies musi mieć konkretną długość smyczy, musi wiedzieć, na ile sobie może pozwolić. Nie może ta smycz budować w nim nerwowości, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Miski jeszcze, tak? Miski dla zwierzaków też się nam przydają. Tak, ale wróćmy do tych smyczy i obroży, bo mówiłaś, że możemy przyjmować używane i oczywiście takie przyjmujemy, ale co ciekawe, jak my je wykorzystujemy. Oczywiście nie dajemy nowym domom czy domom tymczasowym smyczy, które są już zezelowane, zmarnowane. Ale te stare, używane dajemy. Ale te używane stosujemy jako smycze i obroże jednorazowe. To znaczy, zdarzają nam się, i to nierzadko, zwierzęta, które są agresywne, mają problemy jakieś behawioralne i wtedy używamy tych sprzętów jako rzeczy jednorazowych. To znaczy, Ania podchodzi do psa, który ma na sobie szelki, próbuje mu podpiąć smycz, a po spacerze ta smycz z psem zostaje i on sobie sam ją zgryzie za sekundę, ponieważ nie jesteśmy w stanie nawet zdjąć tej smyczy z psa bez uszczerbku na zdrowiu. Tak, to jest na przykład pies Rico, który u nas wciąż jest i który przyjechał do nas po 2 latach od adopcji, straumatyzowany, mimo że wcześniej byśmy zapewnieni, wszystko jest super. I ten pies, proszę Państwa, po wprowadzeniu do klatki, do kennela, nie może mieć odpinanej smyczy od szelek, ponieważ reaguje straszną agresją. Tutaj naprawdę wiele godzin pracy wolontariuszy, behawiorystów z tym psem już miało miejsce, więc zostawiamy go z tą smyczą. On na szczęście jej nie pożera, on tylko przygryza i sobie ona leży w tym kennelu.
ale za każdym razem no, bierzemy nową smycz i różnymi sposobami już naszymi próbujemy ją zapiąć i potem ją oddajemy. Więc tak, takie to faktycznie masz rację, że dlatego tych smyczy też tyle u nas jest zużywanych. Nie możemy wziąć sznurka. Owszem, czasami kupujemy takie linki treningowe, ale to też są rzeczy, które musimy wykorzystywać racjonalnie. Psy, które się potrafią okaleczać, uszkodzić swoje ciało w ucieczce, one muszą mieć naprawdę smycze i te smycze później niestety zostaną przegryzione. I właśnie do tego celu używamy tych smyczy, które są już przez kogoś, przez jakiegoś psa wcześniejszego używane. Linki treningowe są fajne, jeżeli Państwo rozważają zakupy dla nas, to takie gumowe, dłuższe, około 8-10-metrowe, bardzo fajne, psy na nich są szkolone, wychodzimy na dłuższe spacery. My bardzo rzadko pozwalamy sobie spuścić psa poza teren, to nigdy, tak naprawdę mamy tylko wyznaczony teren na terenie azylu naszego, gdzie pies może być puszczony. Natomiast generalnie dla psów ta wolność to jest ta odległość smyczy w trakcie spaceru, więc jak mamy psy takie, które wiemy, że lubią sobie poszaleć, pobrykać, to takie długie smycze treningowe to jest coś, co bardzo nam pomaga, a też ich sporo schodzi, tak? Bo tak jak mówiła Kasia, my oddajemy psy na domy tymczasowe, no i dajemy z całym ekwipunkiem, a w tym czasie przyjeżdżają do azylu kolejne psy, więc one znowu nie mają tych smyczy. Kolejna fajna rzecz, zabawki, ale znowu mądre zabawki. Jeżeli myślicie Państwo, że przywieziecie nam worek przytulanek, maskotek i my za chwileczkę ich użyjemy do kaneli i damy je dla psów, no to się możecie rozczarować, bo niestety nie, dlatego że zdarza się i też ostrzegam w ogóle właścicieli psów, żeby nie dawać psom takich typowych maskotek przeznaczonych dla dzieciaków, bo one mają oczka, noski, guziczki, a wszystko każdy to, pies, który tak, który może zadławić. Tak, psiak sobie taki guziczek possie, połknie i dojdzie do jakiejś awarii z przewodem pokarmowym, więc niestety nie. Celujemy w zabawki profesjonalne, to jesteśmy rozpieszczeni, tak to brzmi, ale to naprawdę jest troski o zwierzę i troski o wasze pieniądze, bo jeżeli my za chwilę wydamy na operację psa, który pożarje się tam guzików albo oczek kilka tysięcy złotych, to się mija z celem, więc zabawki celowane dobrej jakości, konga na przykład też są taką zabawką, jak najbardziej tak, to samo dla kotów, nie? Te wszystkie wędki fajne, piłeczki, coś co możemy przyczepić w klatce, przymocować, żeby kot, który jest, no niestety większość czasu u nas spędza w klatce, był w stanie sam się bawić taką zabawką. My jesteśmy zbudowani bardzo w ogóle tym, że ludzie tak chętnie organizują zbiórki, że sami nam przywożą te rzeczy, więc ja bardzo lubię te momenty i właśnie wtedy, kiedy jest mi trochę smutno, trochę źle, lubię przyjechać do magazynu. No, to jest ten moment, Kasia. I sortować dary, które do nas trafiają, bo zdarzają się tam takie smaczki, o których potem rozprawiamy przez długie miesiące. Tak, dają nam wiele radości. Dary losu, na przykład proszę Państwa, takim darem losu, który absolutnie number one w historii ekostraży, to są majtki z trąbą. Majtki z trąbą słonia poprawiają humor w najgorszy deszczowy dzień. Tak, ale no niestety nie byliśmy w stanie ich spożytkować na rzecz zwierząt. Tak, zdarza się i na pewno takie same sytuacje pojawiają się w odniesieniu do ludzi, że chcąc kogoś uszczęśliwić, sprzątamy szafy, tak. Oddajemy stare, brudne, zniszczone rzeczy. Przed świętami chcemy mieć porządek w domu. I na pewno ktoś się z tego ucieszy. My w ekostraży z tych majtek ze słoniem się cieszymy. Tak, tak. To prawda, ale na dłuższą metę raczej wesoło by nam nie było i ale zdarzają też się takie rzeczy. Pamiętam, jak była też seria zdjęć w beretach, ponieważ otrzymujemy od Państwa takie worki, no i akurat tak się zdarzyło, że to też beret przed świętami, albo to wielkanocne były święta, więc ta zimowa odzież była z kolei przeglądana przez Państwa w domach, no co naturalne po zimowym okresie. Stąd berety się rozeszły, no i berety trafiły do nas. I pamiętam taką sesję, to jeszcze Ala, też nasza wolontariuszka, w tym berecie jakieś płaszczyki się zdarzyły, naprawdę no bawiliśmy się przednio, natomiast no nie, to nie są te dary losu, na które czekamy. Dokładnie tak. Jeśli chcą Państwo uszczęśliwić nasze zwierzęta, chcą nas wesprzeć poprzez zorganizowanie zbiórki, zapraszamy na naszą stronę. Tam mamy dokładną i aktualną listę potrzebnych nam rzeczy, tak abyśmy mogli bez problemu opiekować się zwierzętami i przy nich pracować. Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, dziękujemy.